Dzień dobry. Rozpoczynamy 20. Ogólnopolskie Mistrzostwa Pruszkowa, wyciskanie sztangi leżąc i w kulturystyce. Chciałbym bardzo wszystkich sympatyków sportu siłowych powitać w Pruszkowie. Dzień dobry. Chciałbym powitać przede wszystkim prezydenta miasta Pruszkowa, pana Jana Starzyńskiego, prezydenta Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Dariusza Grubka. I była cała lista zacnych ludzi, sponsorów pruszkowskich, nie tylko, ale widzę, że nie dotarli. Parę informacji o zawodach. Tak jak co roku od kilku lat zawody są dwudniowe, w dzisiejszym dniu są pokazy kulturystyczne, zgłosiło się 21 zawodników. Jutro w wyciskaniu sztangi leżąc na hali sportowej MOZ ulica Komulińskiego będzie się wyciskanie sztangi leżąc, zgłosiło się prawie 130 zawodników. Chciałbym pokrótce powiedzieć, że 20 lat temu przyszedł pierwszy pomysł właśnie w tym Domu Kultury, prowadząc siłownię, żeby zorganizować takie małe, nasze lokalne, miastowe zawody. Z tym pomysłem się udałem od razu do pana prezesa właśnie Dariusza Grubka. Poparł to w 100%, udostępnił lokal, sprzęt, całe zaplecze. I tak się rozpoczęły. Tylko jeszcze brakowało do tego pucharów, dyplomów, medali. I właśnie pan Jan Starzyński tyle lat temu pomógł te zawody organizować, nigdy nie odmówił pomocy. Prezydent, który wspiera sport w 100% w Pruszkowie. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę na scenę, bym chciał panu podziękować osobiście za to. Z okazji 20-lecia chciałem panu oficjalnie uroczyście podziękować za współpracę. Bardzo mi miło. I jestem szczęśliwy, że mogę mieszkać w Pruszkowie i mieć takiego prezydenta. Dziękuję bardzo. Tymi słowami poczułem się nieco zażenowany. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o szeroko pojęty sport, to staram się jako władza samorządowa na terenie miasta wspierać, aby jak najwięcej młodych ludzi miało do czynienia z wysiłkiem fizycznym, oderwać ich od laptopów, komórek. I możemy się pochwalić, że w niektórych dziedzinach autentycznie jesteśmy rekordzistami, jeżeli chodzi o uprawianie tych sportów, a szczególnie jeżeli chodzi o naukę gry w piłkę nożną. Przy klubie Znicz jest szkółka, która liczy 700 dzieciaków w różnych grupach wiekowych. Jest to oczywiście również finansowane przez miasto, bo inaczej nie byłoby możliwe zorganizowanie tak dużej szkółki, ale również dzięki temu, że mamy bardzo fajnie rozbudowaną bazę sportową na terenie Pruszkowa i tych dyscyplin sportowych uprawianych jest naprawdę bardzo dużo i wydajemy znaczące pieniądze na wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży. Dziękuję. Panie prezesie, również chciałem panu podziękować uroczyście, że 20 lat pan wspiera te sporty siłowe. Jest pan jedynym prezesem, z tego co mi wiadomo, że tak hojnie obdarowuje nasze zawody od 20 lat. Dziękuję bardzo panie prezesie. Zapraszam pana. Proszę bardzo, to od nas pamiątka z naszego klubu uściowskiego. Bardzo dziękuję panie Darku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, ja się niezmiernie cieszę, że to wszystko rozpoczęło się w tym Domu Kultury. No, jest już 20 lat trwa i ja z wielką radością, satysfakcją biorę udział w tych spotkaniach. Zawsze będę je wspierał. Mnie nie będzie, następny zarząd również będzie wspierał tutaj i staramy się, żeby Państwu jak najwięcej radości z racji tych spotkań tutaj Państwu przełożyć. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie byłoby tych mistrzostw, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie, dla mnie pełne podziwu, tutaj właśnie stojącego pana Tereneusza Fryka. To przecież on własną inwencją, własnym staraniem, czasami naprawdę w osamotnieniu, bo niewiele osób go wspierało, z wyjątkiem tych, o których on już tutaj powiedział, doprowadził do tego, że te mistrzostwa tutaj Pruszkowa stały się ogólnopolskie. Bardzo się z tego cieszę.
serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy z dalekich stron tutaj nawet przybywają, biorą udział i uświetniają tą uroczystość. Także wszystkiego najlepszego, panie Ireneuszu. Dziękuję bardzo. Jeszcze pokrótce wymienię zacne osoby, znane firmy, które właśnie wspierają, pomagają, nie odmawiają pomocy. Przepiękne puchary sportowe, które tylko to jest część pucharów, bo jutro na hali sportowej Most jest następne 60 parę ufundowanych przez pana właśnie prezydenta Pruszkowa, przez puchar kategorii Open, zawsze co roku, od tylu lat właśnie pan prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funduje i od 2 lat również wspiera w trofeach sportowych Starostwo Powiatu Pruszkowskiego. Oprócz tego chciałbym podziękować bardzo firmie Biuro Rachunkowe Leszek Sendorowicz z Ożarowa Mazowieckiego, który właśnie nie działa w Pruszkowie, poza Pruszkowem, ale wspiera. Był kiedyś sportowcem, ciężarowcem i wie, co to znaczy przygotować się do zawodów i wspiera nagrodami. Kabek z ocieplenia. Przez 2 dni, dzisiejszy i jutrzejszy dzień, ufundował główną nagrodę finansową. Pan Paweł Kędzierski, 1000 zł w kategorii Open w kulturystyce i 1000 zł w kategorii Open wyciskanie leżąc. Olimp, producent moim zdaniem najlepszych odżywek suplementów w Europie. Na świecie to może bym skłamał, bo Ameryka przoduje, ale w Europie są najlepsi. I pan Stanisław Siedliński, prezes, 20 lat temu również był na pierwszych zawodach, nigdy nie odmówi pomocy, zawsze nasze wspiera zmagania. Oprócz tego FABEN, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Kongsberg Automotive, prężna firma, w tym roku pierwszy raz się przyłączyła, ufundowała najwyższy dzień w kategorii juniorów. Wszystkie nagrody od 1 do 3 miejsca. Restauracja Corrado, drukarnia wielkoformatowa Amtex. Merida, pan dyrektor Meridy w tym roku pierwszy raz się przyłączył, pan Grzegorz Kowalczyk. Fundament Serwis, pływalnia Kapry, pan dyrektor Jacek Elżanowski ufundował najwyższy dzień 2 rowery górskie w kategorii Open Junior i Open Veteran. Nagrobki i wyroby z kamienia, Anna i Rafał Prędota. W tym roku pierwszy raz się przyłączyli, ufundowali 2 nagrody po 300 zł. Astrum Vibram. Delikatesy Dragon, cukiernia Jan Jerzak. Głos Pruszkowa, pan Wiesław Pośpiech, czy jest na sali pan dziennikarz Wiesław Pośpiech? Chciałem podziękować panu Wiesławowi, bo w tym roku jak maratończyk naprawdę nabiegał się, nachodził się, mimo nadwagi lekkiej. Duży wysiłek zrobił, żeby też pomóc w organizacji tych zawodów. Pruszkowska Telewizja Kablowa, firma tekstylna Graf Longina, Książnica Pruszkowka, Pruszkowska imienia Henryka Sienkiewicza, pan dyrektor Grzegorz Zygadło. I żeby dopiąć nagrody w tym roku, bo jedna firma zawiodła, również 2 razy po 300 zł ufundowało Dorota Pryk i Ireneusz Pryk. Chciałbym specjalne podziękowania jeszcze zrobić za ludzi. Mam taką grupę ludzi nieliczną. Zawsze w dzień czy w nocy mogę na nich liczyć. Robert Kozłowski. Bardzo dobry kolega, przyjaciel. Mogę zawsze od niego od kilku lat polegać. Łukasz Kłosowski. Arkadiusz Strzelczyk, który jutro się pokaże. I Krzysztof Klimaszewski jutro się pokaże. Chciałbym jeszcze bardzo poprosić przedstawiciela telewizji kablowej. Również chciałbym panu Łukaszowi podziękować oficjalnie. Zapraszam. Czy nie? Podejść. Dobrze. Proszę bardzo, panie Łukaszu. Dziękuję. Przekazać również nam redaktor. Dziękuję bardzo. Pasiada, panie Łukaszu. Pasiada. No właśnie pokazał się pan dziennikarz z Pruszkowa, pan Wiesław Pośpiech. Wspominałem. Panie Wiesławie, również poproszę pana na podest. Chciałem podziękować za duże zaangażowanie w tym roku. Wspominałem jak maratończyk. Tych kilometrów w tym roku pana robił. No przeze mnie. Narobił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Wiesławie. A czy pan Grzegorz Zegadło, dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, jest na sali? No dobrze, proszę państwa, po krótkim takim przemówieniu oficjalnym.
Bardzo proszę pana prezydenta Jana Starzyńskiego o oficjalne otwarcie zawodu. Z tego rodzaju gimnastyką jeszcze nie mam problemów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkim życzę satysfakcji z tych zawodów, jak najlepszych wyników. Ogłaszam zawody za otwarte. W tym roku niespodziankę zrobiliśmy dla kibiców. Będzie pokaz kulturystyczny pana Krzysztofa Piekarza, debiutanta w kategorii Open w 2014 roku, jak pamiętam. Następnie wicemistrza Europy, mistrza Europy i 10 lat z rzędu wygranych zawodów w jednym roku. Bardzo proszę. Za minutę rozpoczynamy pokaz. Dziękujemy panu Krzysztofowi. Dwa słowa pan Krzysztof jeszcze zawinił, proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich na 20 zawodach w Pruszkowie. Chciałem wszystkich zaprosić do oglądania i śledzenia zawodów. Myślę, że jest fajna atmosfera, fajna promocja kulturystyki. No i głównie rodzinnie można się spotkać, więc zapraszam wszystkich, trzymamy kciuki za zawodników i dziękuję. Jeszcze bardzo bym poprosił właśnie, przepraszam za nietakt, ale nie wiedziałem, czy państwo jesteście na sali, z firmy dyrektor, z firmy Kongsberg Automotive. Bardzo proszę na scenę, chciałbym panu oficjalnie podziękować. Bardzo proszę i bardzo dziękuję, że się w tym roku przyłączyliście. Dwudniowa impreza, bardzo hojne prezenty dla młodzieży. Bardzo dziękuję panu za wspomaganie. Dziękujemy bardzo. Zgodnie z programem minutowym zawodów, jeszcze mamy 2 minuty na rozpoczęcie kategorii pierwszej Veteran Open. W tej kategorii, proszę państwa, zgłosił się z PKKF Błyskawica Warszawa, między innymi zawodnik bardzo doświadczony, pan Krzysztof Górnicki, 59 lat, trenuje od 41. Veteranów, którzy są gotowi.
Przecież ty będziesz mówił przecież. Co tam jeszcze jest? Rozpoczynamy kategorię Weteran Open. Zgłosiło się 3 zawodników. Z numerem 2 wspomniany zawodnik, proszę bardzo, Krzysztof Górnicki. Krzysztof Górnicki na scenę poproszę. Robert Goszczyński numer 3, Robert Pracuta numer 4. Numer 2 w prawo, jako pierwszy zawodnik, w prawo. Zamienić się proszę. 2, 3, 4. Pan Robert Pracuta na prawą stronę, na lewo. Dobrze. Pół kroku do przodu. Nie, krok do tyłu. Większy krok do tyłu, bo musimy oświetlenie złapać, dobre. O! Pan Górnicki jeszcze pół kroku do tyłu. I rozpoczynamy. Bicepsy przodem. Uśmiechowe. Dziękuję. Najszerszy grzbiet przodem. Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Dziękuję. Bicepsy tyłem. Dziękuję. Najszerszy grzbietu tyłem. Dziękuję. Triceps bokiem. Plus łydka. Tyłek Robert. Dziękuję. Mięśnie brzucha i uda. Dziękuję. Poprosimy jeszcze półminutowy show dla kibiców. Dziękuję bardzo zawodnikom. Na scenie zostaje pan Krzysztof Górnicki. Układy dowolne będą minutowe teraz. Dwóm zawodnikom dziękuję. Zaczynamy od pana Krzysztofa Górnickiego, numer 2.
Proszę bardzo. Dziękujemy zawodnikowi. Z numerem 3 Robert Goszczyński. Dziękujemy bardzo. I z numerem 4 Robert Pracuta, zeszłoroczny mistrz Polski, wicemistrz Polski w kategorii weteran. Dziękujemy bardzo. Po każdej kategorii będzie dekoracja, wyniki, tak więc już za chwileczkę będą ogłoszone wyniki w tej kategorii Veteran Open. Zapraszamy pana prezydenta na scenę.
Trzecie miejsce w kategorii Weterani Open zajmuje Krzysztof Górdziński. Zapraszamy na scenę. Drugie miejsce Robert Goszczyński. Miejsce drugie, Robert Goszczyński. I pierwsze miejsce zajmuje Robert Pracuta. Nagroda główna tej kategorii Rafał Janna Prędota 300 zł.